cokolwiek zrobić. Ale zaczyna się problem, kto ma być beneficjentem i kto ma ponosić odpowiedzialność. Jeżeli jest inwestor prywatny, to ja inwestorowi prywatnemu mogę wyjaśnić, że dla określonej skali inwestycji trzeba postąpić tak czy tak. W odniesieniu do administracji państwowej to jest po prostu przetarg, zdjęcie odpowiedzialności z siebie i koniec. Czyli mamy pewne po prostu sytuacje, gdzie mamy brak gospodarza. Natomiast ten dokument strategiczny, o którym mówię, jakim jest gospodarka paliwami i energią, powinien być zrobiony na odpowiednim poziomie z uwzględnieniem polskiej racji stanu i polskich źródeł energii i surowców optymalnych do rzeczywiście nowych technologii. Dziękuję, bardzo skomplikowany język, jesteśmy zmęczeni. Ja bym proponował, ja uważam, że każdy sejmik powiatowy, każdy sejmik prowincjonalny po to jest, żeby problematyka energetyczna nie była mu obca, prawda? I myślę, że w sytuacji, kiedy nie byłoby to upartyjnione, decyzje byłyby tak, jak dzisiaj tu optymalizowane, z automatu, z działalności sejmiku. Oczywiście, że pan ma rację, że dopóty nie będą w Polsce sejmiki, dopóty będą jakieś urzędnicze decyzje, prawda? Urzędników. Ale, czyli robimy jakby dwutorowo, ale cały czas państwo to obserwujecie, że my robimy cały czas dwutorowo. Z jednej strony idziemy politycznie, bo chcemy przejąć władzę, nie ukrywamy tego, tak? A z drugiej strony idziemy też gospodarczo, żeby wiedzieć, co te sejmiki w przyszłości mają robić. No bo ktoś powie tak jak powiem, no zdobyliście władzę i co? No to musimy mieć gotowe, wypracowane poprzez strategię, którą dzisiaj bym zaproponował, żebyśmy wizję, jak rozwiązywać problemy, tak? Czy własne technologie, jesteśmy mistrzami świata, to są bardzo mądrzy ludzie, opracowane od lat, nie po to niszczono Stocznię Szczecińską, żeby nie niszczyć właśnie tych ludzi, tak, i tych technologii. No ale nie możemy na to pozwolić już dalej. Bo to jest cały czas niszczenie Polski, to co mówi cały czas pani Małgorzata, wasze ziemie, ja cały czas słucham. To jest cały czas niszczenie Polski, bo niszczenie niezależności energetycznej ogranicza nam możliwości rozwoju, tak? W domu, na osiedlu, w mieście, bo za chwilę się powie, że nie można kolejnych zakładów budować, no bo albo emisja niezanieczyszczeń, albo brak energii, tak? No nie ma możliwości funkcjonowania bez energii. Więc chce się nas ubezwłasnowolnić energetycznie, tak? No ja tak rozumiem, że chce się nas ubezwłasnowolnić energetycznie, albo ubezwłasnowolnić od strony zanieczyszczeń. Że mówią, ty mógłbyś teoretycznie, ale ponieważ wytwarzasz tyle spalin, to musisz to zgasić. Jak to zgasisz, jest ok, bo nie emitujesz zanieczyszczeń. No to tak, no ale jak zgaszę, no to nie mogę funkcjonować. Czyli z dwóch stron nas biorą, prawda? Poprzez ogromne kary i sankcje za zanieczyszczenie, a z drugiej strony, i wiadomo, likwidacja kopalń, już to pan zresztą mówił, a z drugiej strony, no fatalna polityka energetyczna. I moje już kończę, słuchajcie, dzisiejszy dzień, on proponował jednak przegłosować taką strategię energetyczną, że chcemy się rozwijać, czy strategia energetyczna, jakby to jest strategia energetyki zrównoważonej, energetyki ekologicznej i energetyki opartej o własne sprawdzone technologie, prawda? Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, to też na to mamy rozwiązania bazujące na Polsce, bo przecież to nie jest grono wyczerpujące. Jeżeli my, drodzy Państwo, potrafimy tutaj w Konstantynowie, przy tak skromnym budżecie, tak, gdzie Sejm ma miliard złotych, żeby te problemy, bo oni są od tego niby jeszcze, oni mówią tak, to wy jesteście nielegalni, czyli my, a my jesteśmy legalni. Mówię, to dobrze, skoro jesteście legalni, to rozwiążcie te problemy. A oni nie potrafią ich rozwiązać, tak? Ani na szczeblu rządowym, ustawodawczym, ani na szczeblu lokalnym, tak? Przyjmują władzę i właściwie po to, żeby nas niszczyć. Albo świadomie, albo z głupoty. To na jedno wychodzi. Nie potrafią po prostu rządzić. Grozi nam podwyżka energii i brak energii. Będziemy płacić bardzo